Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg Tyranii. Dobra, w ostatnim odcinku skazaliśmy głosy Nerata na śmierć poprzez egzekucję oraz gadamy trochę z naszymi towarzyszami o tym, co się ostatnio zdarzyło, czyli o wywołanym przez nas edykcie i rozkazie hegemona, by archonci się pozabijali. Nazwijmy to tak. Okej, dobra. Gadajmy jeszcze ze zwrotką. Próbujesz wkurzyć wszystkich dookoła, czy robisz to dla zabawy? Nie sądzę cię, jestem tylko ciekawa. Rzucenie dyktu na studnię Wendriena to dobry sposób, żeby ściągnąć na siebie uwagę. Albo wymalować sobie na czole tarczę. Naraziłem nas wszystkich na niebezpieczeństwo. Nigdy nie powinienem był tego robić. Widzisz, sam w siebie wątpisz. I moim zdaniem to właśnie naraża nas na większe niebezpieczeństwo niż popisywanie się magią hegemona. Weź się w garść i trzymaj swoich przekonań. W świecie, w którym urzędnik sądowy może ciskać apokaliptyczne zaklęcie ze szczytu niezdobytej wieży, któż może rozstrzygnąć, co jest dobre, a co złe? Okej. Mimo to zyskaliśmy lojalność. Dobra, no to myślę, że udajmy się do grobowego Asha. Tak, tutaj jest... To jest miejsce, w którym się będziemy pojedynkować z Bladenem, ale to później. Dajmy się najpierw do Żelaznego Domostwa. Pogadamy z Ashem. Bardzo mnie ciekawi, czy Ash będzie skłonny oddać nam władzę nad terasami. Tak, czy będziesz chciał nam oddać władzę, ponieważ no, jesteśmy w nim, powiedzmy, że całkiem dobrych warunkach, poza tym, że zabiliśmy jego córkę, no ale wskarceni pochodzą z północy, co by ich miałoby tu trzymać dalej, myślę, że powinni wrócić na północ i do swoich rodzin i tak dalej. Tam trzymać gwardię czy coś dalej. You are no fate binder to be shrugged off, dispatched or underestimated. No. That time is over. You are an archon. Okej. Ciekawie się zapowiada, aż schował się za swoimi ludźmi. Owszem, jestem niebyle kim. Do not make light of what you've done. Between claiming powers beyond your ken and proclaiming an edict, I no longer know what to think of you. Tak, grobowy aż swoim drewnianym kręgosłupem ma problemy z dostosowaniem się do nowej sytuacji. Time will tell if I am willing to tolerate your presence in this realm. Time and a final deed to prove your fealty. O, aż. Wasz słowa, żebym to ja nie mówił czegoś podobnego. The voices of Nerat must be executed. With his destruction, his leaderless mob will disperse throughout the tiers from which they came, and we will be free to subjugate this lawless realm. I expect nothing less than your report that the Archon of Secrets has been dealt with. Dismissed. Ale najpierw się zająć tobą, generał. Tak, myślę, że z grobowym aszem nie pójdzie po dobroci. Z tego, co przed chwilą pokazał. Ale nie róbmy jeszcze tego teraz. Zajmijmy się najpierw tymi, których rzeczywiście musimy zabić. A później się zajmiemy tymi, których możemy zabić. Wrócę po rozprawieniu się z Archontem Tajemnic. Tak. To była bardzo nieproduktywna rozmowa. Ale widzę, że tak. Aż się nas boi trochę. Skoro nie stał tutaj, tylko wstawił się przy swoich żołnierzach. No cóż. Źle to widzę. Źle to widzę. Ale dobra.
Skoro tak chce Kyros, pozabijamy wszystkich, co tam tam. Już tak nieraz robiliśmy, co? Dobra, idziemy do kakofonii. To jest siedziba główna chóru. Tam znajdziemy Archonta Tajemnic. Okej. Jest od razu walka. Jak widzicie, będzie sporo naparzania. Więc dobra. Robimy quick save, zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Chórzyści mają dosyć oryginalne poczucie. Tak. Elegancji i wyglądu. Ale cóż. Dobra. Bierzemy się standardowo. Rzeczy. Na początku ich może przewrócimy, co? No w sumie czemu by nie? Okej, Lantry rzucił to swoje. Celność. Świetnie, powalenie. Teraz uciszmy tego gościa. Okej. Co oni? Przestraszyli się? Nie wiem. Dobra, siła na zwrotkę. Uciszenie. To mi się nie podoba. Barik, zajmij się tym gościem. Ty możesz podejść tutaj, możesz. Tak, jesteś uciszony, ale nadal możesz używać swoich zdolności. To fajnie. Barik. Tantujesz go, czy nie? Tantujesz. Fajnie. Okej. Co jest... Gdzie jest ta zdolność? Tak, tylko z przymierzeńców usuwa negatywne efekty, więc z Janusza nie... nie usuniemy uciszenia. Ale dobra, może jakoś poradzimy sobie bez tego. Okej. Dobra, ukierunkowana siła. Okej. Dobra, zajmijmy się tym krwiopiewcą najpierw. Okej. Możemy rzucić coś specjalnego. Ciało w kamień na przykład. Na niego. Świetnie, petryfikacja i zamrożenie. Tego nam trzeba było potrzeba. Dobra, to jeszcze kula ognia na dobranoc. Okej. Dobra. Gdzie są dalej? Na północ. Dobra, te buty już mamy. Może przejdźmy tym kierunkiem najpierw. Tak, ustawmy się jakoś porządnie. Złapmy ich w jedno miejsce. I zajmijmy się nim. Okej. Dobra. Że przewrócenie jeszcze trochę zajmuje. Więc może rzućmy najpierw złośliwą masę. Okej, siła na zwrotkę. Okej. Niewiele to pomogło, ponieważ gość dosyć szybko padł. Rzućmy kolec na nich. Oczywiście, że możesz. Okej, ktoś obrywa? Nie. Wygląda to, że wszyscy są okej na razie. Okej. Teraz ogień na nich. Świetnie. Okej, teraz mróz. Lantry, ty co robisz? Rzucaj zaklęcia, proszę cię. Od tego je właśnie masz.
Okej, jeszcze kula ognia na ukończenie. Puf. Double kill, yay! A nie, zwrotka zabiła jednego. Okej, dobra, czekajmy troszkę na cooldowny. I zaraz możemy ruszać dalej. Mam przyspieszyć trochę czas. Tak. Ale chyba to nie przyspiesza cooldownów. Albo nie, jednak troszkę przyspiesza. Jeszcze chwilka. No i dobra. Gdzie zajść teraz? Może zajdźmy na tamtą arenę. Wygląda obiecująco. Co tutaj mamy? Krapu. Zamknięte. No dobra, ty weź to. Ty weź to. Tam nie potrzebowałem już żadnych leczących mikstur. Może również dzięki temu pomysłowi z daniem zaklęć leczniczych. Okej, tu jest dwóch krwiopiewców. Więc może być troszkę większe wyzwanie. Troszkę większe, mam na myśli niezerowe. Okej, dobra, ustawmy się tutaj. Rzućmy na nich powalenie. Okej. Celność na barikę. Świetne powalenie w sam raz zaszło. Dobra, uciszmy jednego gościa, drugiego spróbujemy spanikować. Dobra, uciszenie. To tego spanikujmy. Okej, nie spanikowałem, ma dużą obronę. Ale dobra, na pewno coś innego możemy z nim zrobić. Możemy rzucić na niego to. Nie, trochę mały zasięg jest. Rzucimy na niego kolec. Okej. Siła na zwrotkę. Okej. No to Janusz niech wejdzie w środek i rzuci wybuch. Okej. Świetnie. Dobra. Okej, tak. Rzucasz kolec? Nie, nie rzucasz. Tu możesz oszołomić tego gościa. Chociaż nie, on nie jest ogłuszony. Może oszołom tego. Chociaż tak, zaraz pani. Ale dobra. Ktoś potrzebuje leczenia? Nie. Wszyscy są w dobrym stanie zdrowia na razie. Okej, kula ognia na niego. Okej, dobra. Każdy raz jak ktoś panie, to są duże roszady. Okej, skierunkowana siła. Siła na zwrotkę. Czy to już masz siłę? Tak, to na barikę jeszcze. Okej. Ktoś się leczy. Sam raz. Dobra, rzućmy jeszcze... tak. Bruz na niego. Okej, dobra. Bez problemu. Coś więcej mieli spiżony topór tylko. A ty? Mikstura bariery żywiołów. Okej, dobra. Chciałem, żeby to wszystko zwrotka zgarnęła. Coś tutaj mamy? Wielki łuk. Meh. No to dobra, idziemy w górę. Tutaj mamy... siedmiopalczasta. Rozkrwawy ogar. Dobra, podejdźmy do nich. Dobra, ty odnowienie rzuć, ładnie. Okej, nie poczekałem na cooldowny. Trudno. Czy mogę coś im zrobić fajnego? Mogę...
Możemy ogłuszyć kogoś. A to jest na dotyk, więc nie. Więc możemy spróbować tego gościa skamienić. Okej. Chyba się nie udało. Dobra, w takim razie mroźny kieł. Siła na zwrotkę. Już jej się kończy. Okej, zwrotka potrzebuje troszkę pancerza. A w tym czasie możemy oszołomić tego gościa. Tak, wszyscy się podpalili. To może zamiast tego, może zróbmy to. Okej. Wstrząsający pocisk poszedł. Okej. Teraz ich trochę powysysajmy. Tak, to ich świetnie prze... tutaj pokiereszowało. Teraz wybuch użyjemy. Kogo chcemy rzucić? Niego chcemy rzucić. Okej, dobra, gość zaraz padnie. Świetnie. Okej, od tego gościa się odsuńmy, bo oni chyba wybuchają przy śmierci. O, Janusz awansował, świetnie. Okej, kula ognia na kogo? On jest petryfikowany. Nie stanowi zagrożenia, więc rzućmy na tego. Okej, zwrotka troszkę oberwała. Ale chyba jeszcze nie jest na zranieniu. Upewnijmy się, że tak się nie, że nie zostanie zraniona. Okej. Coś jeszcze, Janusz? Kierunkowana siła. Okej. Już mamy dostęp do samego głosów. Do samego głosów Nerata? Chyba tak. W tej sytuacji więźniowie. Może będziemy mogli ich uwolnić. Zanim pójdziemy do głosów, pozbędziemy się jeszcze reszty jego chóru. Do tych gości chyba musimy tutaj dojść. Więc na razie ich zostawmy. Dobra, Janusz, awans o poziom. Co chcę ci dać? Kontrola wigoru? Nie. Cmentarnego blasku. To byłoby fajne. Co jeszcze nam to da? Niewiele więcej, więc słabo. Dobra, ogień. Żywotność. Trochę siły. Nie, uwiądu nie. Dajmy ogień, żywotność się również przyda. Okej, dobra. Patrzę na naszą potęgę. Mógłbym rzucić jakiś tu edykt, zanim tu pewnie przyszliśmy, ale... Mech. Dobra, przywództwo. Możemy teraz z tego poziomu brać. O, arbiter wiedzy. Dokładnie o to nam chodziło. Pola zaklęć drużyny plus 2. Bierzemy od razu. I mamy dużo nowych zaklęć. Ale okej, ale... Czy chcę się teraz nimi zajmować? Nie, na razie podobijemy jeszcze tamtych... chórzystów, którzy są tutaj. Okej, to byłoby dla ciebie... Tak, to jest ciężki pancerz, więc nie patrzymy tego. O, możemy odpocząć. Fajnie. Ale raczej nie musimy. Okej, więcej chórzystów. Zróbmy dla nich jakieś powitanie. Dobra, chodźcie ty na tego, ty na tego. Okej, przewrócimy ich. Dobra, świetnie. I teraz od razu walmy obszarówkami w nich. Tak, dwa zaklęcia już prawie są na dobicie. Dobra. Okej. Żeby ich oszołomić możemy. Fajnie, już się prawie składają.
Jeszcze ukierunkowana siła. Mamy bitkę. Tak, ciekawe, czy jeden wybuchnie drugiego. Nie, najwidoczniej... Najwidoczniej sami siebie nie wybuchają. Okej. Okay. Wiemy, może wybuchłem już jeszcze. O, uciszenie. Spoko. I się uzdroił gość. Ale dobra. Zaraz go wykończymy. Możesz mu przywalić pchnięciem. Ponieważ skoro nie jesteś uciszony, to nic innego nie możesz używać. Okej. Nie będę więcej już tutaj pokazał, tak zaraz go zabijemy. Okej, nawet nie zdążył wybuchnąć, a nie może jednak dobrze. Okej, dobra. Przejrzyjmy jeszcze co my tu mamy. Podobne namiotu zaścielają skrawki jedzenia i innych odpadów. Okej. Okay. Czy to jeszcze mamy ciekawego? Chyba nie. O, jednak mamy. Trochę krapu. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj. Coś tutaj chyba pominąłem. Tak, zdecydowanie. Zamknięte. A to dla nas nie problem. Okej, czas działania gotowości minus 15% przy... Czas odzyskiwania gotowości minus 15% przy odniesionych ranach. Okej, możemy dać zwrotce. Ale nie wygląda zbyt potrzebnie. Już dawno nikt w naszej drużynie nie odniósł ran. Okej, dobra, wiecie co? Przyjrzyjmy się może jeszcze zaklęciom, zanim zajmiemy się za Archonta Tajemnic. Ponieważ mamy sporo możliwości. Uwiąd możemy dać bliskiego działania. Pancerz minus 1. Pancerz plus 4, magiczne przez 3 sekundy. Obrona magiczna. Okej. Okay. Myślę, że to damy Lantriemu. Nie, brzmi jak spoko buff. Okej, czas działania... Co jeszcze możemy zwiększyć? Intensywność... Celność mech... Gotowość również nie potrzebujemy, zasięg nie... To może... Czas zwiększmy. Okej, to już jest w sam raz za dużo. To tylko troszkę. Ok, przepiszemy to Lantriemu. Może jeszcze jakieś fajne buffy możemy zrobić, co? Maksimum zdrowia plus 10%, to sobie lasowy niekorzystny efekt. Ok, brzmi spoko. Zdrowie plus 4%. Czyli będzie leczył wszystkich w promieniu. Okej, również brzmi spoko. Jakbym to jeszcze zwiększył czas działania i troszkę zwiększył siłę, to fajny buff by wchodził na to, że przez 45 sekund będzie nas wszystkich leczyło. Więc myślę, że to również przypiszemy Lantriemu. Okej, a teraz coś ofensywnego dla Janusza. Paraliż przez 5,8 sekund odebranie zdrowia. Okay, pokombinujmy najpierw z zimnem. To jest najlepsze, co mam. Mogę dać zogniskowanie zimny uścisk. Ponieważ... Mógłbym całkiem sporo obrażeń pewnie przy tym wyciągnąć, co? Mniejszy niż przy mroźnym kolcu. Ale dobra. Przebicie pancerza 8. Przerwanie słabe. Czy mogę tutaj zrobić odbijanie? Nie mogę. Ciekawe, szkoda. Dobra, celność. Z ogniskowania wychodzi bardzo słabo. W tym momencie gry.
Ale dobra. Podbiliśmy mu trochę celność i siłę. Co jeszcze możemy mu dać? Krwotok? Meh. Czas działania? Meh. Przerwanie? Meh. Przebicie możemy zrobić. Okej. Okay. Coś z ognia możemy jeszcze zrobić? Niewrażliwość na zamrożenie. Zamrożenie mało co zrobi. Zmniejsza szybkość ruchu, animacji. Pancerz przeciwko obrażeniom miażdżonym zmniejszono o 5, więc zamrożenie jest słabe. Przypadłość zmęczenie przez 14,5 sekundy. To również brzmi niezbyt ciekawie. Okej. Okay. To patrzymy dalej, czy mam coś ciekawego. Zamęt? Meh. Pewnie byłoby coś z zadawaniem obrażeń. Niewrażliwość na powalenie. Meh. Okej, okay, elektryczność. Piorun kulisty. Możemy zrobić, no a całkiem sporo obrażenia. Zobaczmy, jakie mamy władanie. Mamy kontrolę ognia. Kontrolę siły. Więc siła byłaby spoko, ogień jest spoko. Łowiąc jest spoko. Ogień, mówiąc siła. Piorun jest trochę słabiej. Dobra. Ognia, czyli iluzji siły. To nie zadaje zbyt dobrych obrażeń. Okej. Okay. Sigilu wiądu. Moc minus 3. Żywotność minus 3. Osłabienie, uciszenie. Dobra, to już mamy. Pancerz minus 1 przez... I stanowczość minus 1. To jest słabe. Zatem chcę coś z obrażeniami. Z kamieniem również chyba nie będziemy mieliśmy fajnych obrażeń. A nie, mamy obrażenia 9 do 12 miażdżone. Przez 30 sekund. Czy coś to jeszcze robi? Chyba nie. Okej, okay, no możemy spróbować. Zwiększymy mu siłę trochę. Czas działania. Nie, dobra, to już będzie za dużo. Dobra, to w takim razie zwiększymy mu tylko trochę siły, trochę czasu działania. Celności byłoby fajnie zwiększyć, ale to się nie uda. Przebicie pancerza 8. To również byłoby fajne, ale to również się nie uda. Okej, okay, no to mamy zbyt dużo opcji. Możemy gotowość mu zasadzić. Okej, okay, myślę, że wolę trochę więcej siły niż gotowość. Okej, okay, dobra. I zobaczymy. Może się przyda. Okej, okay, dobra, troszkę mi to zajęło, ale... Ale wolę wykorzystywać w pełni nasze zdolności przed walką z głosami Nerata, którą zrobię w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!